Witam. Pan miał takie drzewko. Postanowiłem je wykorzystać. Jeszcze muszę zrobić, tylko podepnę je nogą tu na dole. To co jest niepotrzebne, a może przyda się na przykład do przybicia. Myślę, że można na spokojnie ściąć. Tu jeszcze, to myślę, że to się może przydać ze względu na ułożenie liści. To możemy ściąć na spokojnie. Proszę bardzo. To myślę, że też. To też, bo to, a nie, to może zostać, bo to się może przydać. Ogólnie może żeby tak się powiedzieć, no wiadomo, nie jest to jeszcze fujowa, nie jest to może jeszcze taka wymarzona chatka, puchatka w lesie. Może uda mi się poprawić jakość, ale zawsze coś. Tu oczywiście robię zawsze karmę dla ptaków, wysypuję jak idę. Jeszcze sobie muszę tutaj wziąć te badyle, jakoś przemieścić, oprzeć między drzewa, żeby to się trzymało. Żałuję, że właśnie, że jak Państwu wspominałem, że nie wziąłem tego drutu wiązałkowego. Z tej strony myślę, że będzie lepiej. Mam nadzieję, że gdzieś mi to tu nie walnie. Ze przeproszeniem w twarz. Tam, kurczę, żeby to weszło między tą szczelinę. Teraz. Chyba, że poprowadzę to na dół. Albo nie, mam inny. A nie, bo tu blokuje to. Musimy iść z tamtej strony. Coś tam blokuje. Ja sobie przeprowadzę. O, i teraz. Może ogólnie dach będzie pokryty takimi bardziej gałązkami. Dobra, teraz z tamtej strony trzeba przejść. Tutaj sobie, przepraszam, że nie wiem, czy Państwo widzicie przez te patyki. Ogólnie mam nadzieję, że moja konstrukcja się Państwu podoba. Nie wiem, czy Państwo teraz widzicie. Wytrzymuję kamerkę troszkę inaczej. To drzewo ogólnie leżało tutaj. Już było powalone. Oczywiście nie ścinam żywych drzew, bo uważam, że drzewka powinny się zawsze rozwijać. O, proszę bardzo, jakie piękne liście. To sobie zostawię na ognisko. Jeszcze to pasuje gdzieś w treść. Silnik pasuje pełną parą. A to akurat zacytowałem słowa utworu Horytica od Psoku. Tutaj sobie tak przepleciemy. Właśnie żałuję, proszę Państwa, jak wspominałem, że nie wziąłem drutu wiązałkowego. Bo teraz na przykład, jak ja to mówię, mam taką wizję, żeby złączyć tą deskę tutaj z którąś. W ogóle muszę to jeszcze połączyć, żeby to było bezpieczne oczywiście, bo konstrukcja nie może się chwiać. Bo lepiej, żeby tak się nie stało, ale zakładajmy, złożmy sytuację, że ktoś sobie usiadł i nagle deska mu spadła. Dlatego tą deskę, tą belę, jak to mówi mój dziadek, będę musiał troszeczkę, no teraz może trochę leciutko dopchnę, dobić do tych, połączyć ją. I pozdrawiam i dziękuję bardzo ślicznie Państwu za oglądalność. Jak już mówiłem, jesteście takim moim olejem napędowym. Dziękuję Państwu serdecznie. Filip Piotrowski. Dziękuję.